Witam Bogusz Kasowski, Sowcowy Info w czwartek 29 września. Program zaczynamy od prognoz, co powinno się wydarzyć w przyszłym tygodniu podczas spotkania OPEC plus gdzie prawdopodobnie dojdzie do kolejnej decyzji o wprowadzeniu dalszych limitów na produkcję ropy naftowej. Ostatnie spotkanie zakończyło się symbolicznym obniżeniem, takim sygnałem dla świata, że grupa jest gotowa obniżać produkcję wynoszącym 100 tysięcy baryłek. Biorąc pod uwagę fakt, że według ostatnich informacji na temat produkcji sierpniowej grupa OPEC Plus była 3,58 miliona baryłek poniżej produkcji, to tak naprawdę te ograniczenia dotyczą tylko i wyłącznie dwóch państw, czyli Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Arabii Saudyjskiej. W tej chwili, aby utrzymać według analityków cenę ropy powyżej 90 dolarów, a zeszliśmy przecież poniżej, Powinniśmy spodziewać się od OPEC cięć, na poziom, cięć limitów ograniczenia produkcji na poziomie od pół do 1 miliona bawiąek dziennie, co byłoby naprawdę bardzo dużą ilością i stanowiłoby po prostu bezprecedensową formę podniesienia ceny. Rosja prawdopodobnie tutaj chodzą pogłoski, że będzie proponować, by OPEC plus zmniejszył właśnie wydobycie około milion bajełek i znów będzie to dotyczyć przede wszystkim właśnie Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, czyli dwóch krajów, które tak naprawdę w pełni wypełniają swoje limity. Pozostałe kraje zazwyczaj są troszkę poniżej tych limitów, więc ich te ograniczenia troszkę mniej dotkną. Pytanie, czy to będzie wyglądało tutaj w taki sposób? Będzie to bezprecedensowe działanie obliczone tylko i wyłącznie na podniesienie cen ropy, nieuzasadnione w żaden sposób, co będzie bardzo trudne tak naprawdę do. Utrzymania politycznego czy też do wizerunku politycznego grupy OPEC, i może przyczynić się do przyspieszenia procesów antymonopolowych, które po raz kolejny zostały przecież wszczęte w, przeciwko grupie OPEC w Stanach Zjednoczonych, co też może się bardzo negatywnie skończyć dla całej grupy. Oczywiście rola Rosji, która zmniejsza swoje wydobycie ze względów przede wszystkim dostępu te, do technologii i części zamiennych swoich pól naftowych. Też tutaj jest podyktowana właśnie chęcią politycznego dociśnięcia sięby Europie Zachodniej. Tak więc tutaj pytanie, jak to zostanie ozegrane. Myślę, że przez weekend będziemy mieli bardzo dużo wypowiedzi różnych dziennikarzy i analityków, a samo spotkanie OPEC 5 października. A my w tej chwili oczywiście już popatrzymy na wykresy, co jeszcze tam w świeczkach i informacjach ze świata surowców słychać. Zaczynamy program od ropy naftowej, co w sumie nie dziwi. Myślę, że wszyscy słyszeli o wycieku z Nord Stream i Nord Stream 2, czyli uszkodzeń, które no, według doniesień medialnych są dziełem sabotażu. Natomiast na skutek tych uszkodzeń, a także zaobserwowaniu dronów nieznanego pochodzenia wokół norweskich platform wietniczych, Norweski Urząd Bezpieczeństwa Naftowego wezwał firmy naftowe do większej czujności. Również także Norwegia poinformowała, że rozmieści swoje wojska w pobliżu instalacji naftowych i gazowych, by chronić przed możliwym sabotażem, właśnie po, na skutek tutaj jako kolejnych działań po uszkodzeniu Nordsteam Nord Steam Nord 2. Z kolei huragan Ian wstrzymał produkcję i ewakuację nafty i ga, ropy naftowej i gazu, także w zatoce meksykańskiej z dwóch platform wietniczych BP, a także z kolejnych dwóch platform Chevrona. Shell nie zamykał przed huraganem swoich platform, ponieważ huragan nie dotykał ich na Florydzie, za to doszło do lokalnych podtopień, zalań i tak dalej. Huragan Ian osiągnął czwartą w pięciostopniowej skali siły huraganów i przetacza się w tej chwili przez Stany Zjednoczone i będzie miał tak naprawdę przełożenie na bardzo wiele surowców. Tak już teraz wspomnę, że warto mieć go na uwadze przy analizie rynków zbożowych, ponieważ no, kolejne na Drodze są Stany już tutaj uprawne. W Total Energy przygotował też swoje plany dotyczące dalszego rozwoju z uwzględnieniem kwestii rosyjskich. Total, jako jedna z nielicznych spółek tych dużych globalnych, nie wycofał się z Rosji po rozpoczęciu inwazji, wciąż ma tam swoje aktywa, choć już dokonał ich częściowego odpisu. W tej chwili wydatki inwestycyjne spółka planuje na poziomie 14 do 18 miliardów rocznie przez najbliższe 3 lata w i z inwestycjami ukierunkowanymi na oszczędność energii, pozyskiwanie energii wiatrowej i słonecznej oraz produkcję LNG. Skup akcji ma zostać utrzymany w tym roku 7 miliardów dolarów na to ma zostać wypłacone, natomiast w tej chwili miliard euro jest kwestią prawdopodobnie kosztów dodatkowego podatku, jaki chce wprowadzić Unia Europejska na żeby opodatkować te nadzwyczajne zyski firm naftowych miliard euro już tutaj jest kosztem dla spółki z powodu tego podatku w Wielkiej Brytanii i około pół miliona, pół miliarda euro z obniżek cen, które spółka wprowadziła na swoich francuskich stacjach pod presją pańskiego rządu, tak więc Tutaj naprawdę sporo się dzieje. Wspomnieliśmy o tym, że cena jest poniżej 90 dolarów za baryłkę. Tak mamy 89 w tej chwili. Zobaczymy, jak w przyszłym tygodniu będzie to wyglądało. Myślę, że im bliżej decyzji OPEC, tym bardziej będziemy wzrostowo. Bo raczej, że będą cięcia produkcji, to jest dość pewne. Natomiast ile one wyniosą faktycznie? No, myślę, że tutaj szacunkowo możemy zakładać, że około 40% to będzie. 40% wielkości cięcia będzie rzeczywistym zmniejszeniem się podaży. Czyli, jeżeli powiedzą, że tną o pół miliona bajełek, to prawdopodobnie rzeczywista wielkość cięć wyniesie 200 tysięcy, bo pewnie taki będzie udział Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich w tych dostawach. W przypadku oczywiście opyy naftowej, jak i też innych informacji, ja zawsze przypominam, że mamy znacznie więcej danych i informacji na stronie sojowcowe info zapasy opy naftowej spadły minimalnie o 200 tysięcy baryłek w Stanach Zjednoczonych prognozowano wzrost o 400 tysięcy baryłek, więc tutaj pomyłka jest o 600 tysięcy, jeżeli chodzi o analityków, no ponad 600 tysięcy, prawie 650 a my oczywiście w tym przypadku, jeżeli chodzi o ropę naftową, no tutaj, tak jak mówię, kluczowe będzie posiedzenie i będą decyzje, a raczej przecieki z grupy OPEC i wypowiedzi medialne przedstawicieli grupy OPEC w temacie środowego posiedzenia. I to będzie kluczowa informacja, jeżeli chodzi o ropę naftową na najbliższe dni. I na nią trzeba na jak najbardziej zwracać uwagę. W przeciwnym razie oczywiście możemy zostać z tak zwaną ręką w nocniku i obudzić się po złej stronie ręku. Raczej będziemy tutaj mieli prognozy cięć, więc tutaj ten wzrost cen jeszcze może być odobnie kontynuowany. Choć widać, że nadal jesteśmy w tędzie spadkowym i będzie on raczej docelowo kontynuowany, nawet jeżeli te cięcia faktycznie się pojawią. W przypadku gazu ziemnego mamy tutaj przede wszystkim kwestię na amerykańskim rynku, właśnie Huyaganu. 500 tysięcy osób około straciło dostęp do prądu ze względu właśnie na Huyagan Ian, czyli mamy zmniejszoną, zmniejszony popyt. Podaż z tego, co widziałem, pierwsze informacje nie została zakłócona jakoś mocno. Już tutaj IBP i Chevron mają przywracać produkcję na Zatoce Meksykańskiej. W przypadku danych typowo amerykańskich, Japonia chce uruchomić większą liczbę elektrowni jądrowych, by złagodzić kryzys energetyczny tej zimy. Przynajmniej mamy z kolei tutaj problem w tym, że Moskwa jest w trakcie sporu z Ukrainą, z naftogazem, i może on doprowadzić do zatrzymania eksportu przez Ukrainę. Co po wysadzeniu Nord Stream i Nord Stream 2 prawdopodobnym wysadzeniu, bo o tym się zaczyna mówić, że to był sabotaż. Zresztą no, uszkodzenie dwóch w tym jednej nowej, kilkumiesięcznej, przecież tak naprawdę to raczej jest mowa faktycznie o sabotażu. Tutaj jest w tej chwili konflikt też między Gazpromem a naftogazem ukraińskim, żeby tutaj może doprowadzić do ograniczeń, czyli wtedy będzie tranzyt tylko i wyłącznie przez Turcję, które ma przepustowość około 31,5 miliarda metrów sześciennych rocznie. prognozowany popyt na eksport gazu ziemnego, wraz z eksportem gazu ziemnego w Stanach Zjednoczonych do 91,1 miliarda stóp sześciennych, troszkę mniej, bo tam 30 mniej niż piątkowa prognoza, co ciekawe we wtorek te, to zapotrzebowanie było szacowane jeszcze niżej, bo była mowa o tym, że będzie ono wynosiło ponad miliard mniej niż piątkowa prognoza, więc tutaj wzrosło nam zapotrzebowanie w tym tygodniu. Na przyszły tydzień prognozowane to jest 88,6. Natomiast produkcja z wyłączeniem Alaski 98,8 miliarda stóp sześciennych dziennie. Więc tutaj, jeżeli chodzi o amerykański gaz, to jest to ta kwestia. Natomiast. Też więcej jest informacji na stronie surowcowej. Infra też dzisiaj nie zamierzam mieć długiego programu. Troszkę gdzieś tutaj złośliwość rzeczy ma. sprawiła, że mam opóźnienie przy realizacji, więc też nie mam za dużo czasu, żeby tutaj kontynuować ten mocno ciągnąć te tematy. Dlatego też wspomnę tylko oczywiście, że akcjonariusze PKN Orlen w liczbie 81,9% popali fuzję z PGENIG. Akcjonariat Pegienigu będzie miał się wypowiedzieć 10 października podczas walnego zgromadzenia Peginiku. Ma malezyjska państwowa firma Petronas ma podpisać z Japonią memorandum w sprawie dostaw skoplonego gazu ziemnego, współpraca ma przebiegać przede wszystkim w szczytowych zapotrzebowaniach, a ponieważ Malezja z Japonią mają odmienne sezony za szczytowego zapotrzebowania, to ta szans, współpraca ma szansę. Na realizację. W kwestii Nord Stream 2, tutaj naprawdę ciężko jest coś powiedzieć. Jest wysoce prawdopodobne, że doszło do sabotażu, jest wysoce prawdopodobne, że nigdy nie poznamy faktycznych sprawców. Czy była to operacja tak fałszywej flagi przeprowadzoną przez Amerykanów, przez Rosjan, czy przez jakąś trzecią stronę? Ciężko to określić. Natomiast jest to wysoce prawdopodobne, że doszło do sabotażu i że. No, jest to odpowiedzialna która ze stron. Według niemieckiej prasy, uszkodzenia nie pozwalają na przywrócenie funkcjonowania gazociągów kiedykolwiek. No, powiem szczerze, że zaskakująco źle to brzmi, że jedno uszkodzenie jest w stanie tak naprawdę zatrzymać i nie da się go naprawić, nawet w jakiejś perspektywie roku czy dwóch, więc czyli dość długiej perspektywie. Logicznym wydawać by się mogło, że można po prostu. Ten gaz, te gazociągi, które są wypełnione gazem na, dla celów technicznych, no po prostu opróżnić i, nawet jeżeli nie zaspawać, to po prostu wyciąć uszkodzone fragmenty i przyspawać nowe, ale to jest najwidoczniej chłopski, tak zwany chłopski rozum, który nie jest prawidłowy w tym momencie, więc nie będziemy się nad nim ostrząsać. Jeżeli chodzi o cenę amerykańskiego gazu, wyższe zapotrzebowanie które tak jak mówię skoczyło około miliard względem w, w ciągu ostatnich dwóch dni pokazuje, że na chwilę obecną Huragan Ian nie odciął aż tak dużo ludzi jak prawdopodobnie zakładano więc tutaj jest ta kwestia właśnie tego otwarcia luką w górę, natomiast no myślę, że docelowo raczej utrzymamy ten spadkowy, tak więc na wzrost. Bardzo duże, większe jak jakieś 7-8% jako korektę. Bym nie liczył w tej chwili. Pytanie też właśnie jak I Ian wpłynie na dalszą część odbiorców. I już tutaj zajekamy na dane. W dniu jutrzejszym mamy raport, jeżeli chodzi o amerykańskie zapasy. Kwartalny raport surowcowy. za wyszła nam z tego inside bara, który tutaj mieliśmy zaznaczony. Czy wyszła nam gwałtownie? Nie, nie wyszła nam niestety gwałtownie. Teraz wraca w ten zakres, i po prostu widać, że w tym momencie ja bym mógł to zrobić na zasadzie takiej, że jesteśmy od pewnego czasu w konsolidacji. Tak, tutaj od tego 29 sierpnia, czyli ostatni miesiąc, jesteśmy w konsolidacji, ciasnej konsolidacji, bo jest to 40 centów, to jest bardzo, bardzo niedużo. Jeżeli chodzi o Kukurydzę to w Buenos Aires Grain Exchange prognozuje spadek produkcji w Argentynie w sezonie 22 2023 prawie 4% spadek. A biorąc pod uwagę, że Argentyna jest trzecim na świecie eksporterem kukurydzy, to jest to właśnie dość istotne. Tutaj niekorzystne warunki klimatyczne skłaniają rolników w Argentynie do wysiewu nasion oleistych w miejsce kukurydzy. Ze względu na ilość tak naprawdę kosztów i pracy przy tym. Mówiliśmy o tym temacie, poruszając temat upraw, że to soja jest tym najmniej nawozorzejnym zasobem, więc z tych trzech głównych zbóż. Tak więc tutaj myślę, że pod tym względem właśnie to jest przyczyna. Więc jeżeli miałbym tutaj temat kukurydzy kontynuować, to raczej jutrzejsze zapasy będą nam mówiły, nadawać ton i zobaczymy, jak ta sytuacja na tej kukurydzy będzie się. Toczyła dalej, tak więc no, jesteśmy w tej ciasnej konsolidacji od miesiąca. Wyszliśmy z inside buya bez jakiegoś technicznego szału, pozostając w zakresie tej ciasnej konsolidacji wynoszącej niecałe 40 centów. Więc jest naprawdę bardzo bardzo ciasno na tym rynku i bez szału tutaj w którąkolwiek ze stron. Za to nadal tkwimy w inside barze na SOI. W tym inside barze na soi tkwimy dalej. Jeżeli chodzi o soję, do 26 września 2% krajowej powierzchni upraw zostało obsianych soją w Brazylii. Tutaj jest to tempo dwukrotnie wyższe niż w ubiegłym roku. Również historyczna średnia wynosi też 0,8% na ten moment sezonu. Natomiast rekordowe 42,88 miliona hektarów, czyli ponad 2,5% więcej, ma zostać obsiane soją. A krajowa produkcja ma wynieść rekordowe 150 milionów ton. O tym już wspominaliśmy, też chyba, zdaje się, w poniedziałek. Jeżeli chodzi o Buenos Aires Grains Exchange, mamy prognozę argentyńskiej produkcji soi na poziomie 48 milionów ton. To jest ponad 15% wzrost rok do roku. Więc tutaj, po prawie 6 sezonach, zbiory soi mogą wzrosnąć pod względem ilości obsianego ob, aea który ma wzrosnąć o 400 tysięcy hektarów do 16,7 miliona hektarów, tak więc naprawdę bardzo duża wartość, bardzo duży skok. Które przełożyć się powinien na dostępność soi, co raczej jest czynnikiem pełospadkowym, gdyż większa ilość soi samej jak południowej będzie też czynnikiem konkurencyjnym. Ale też myślę, że ten rynek będzie czekał na i jeżeli raport pokaże też wysokie zapasy soi w USA, to mamy szansę na gwałtowne zejście nawet o setkę centów w dniu jutrzejszym. Więc tutaj to bym miał jak najbardziej na uwadze, jeżeli chodzi o rynek soi. Rynek pszenicy nam wraca w górę, tutaj przede wszystkim. Mamy tak, mamy większą prognozę zbiorów w Rosji 95 milionów ton w porównaniu z prognozą 88,8 z czerwca. Sowekon podniósł prognozę zbiorów do 100 milionów ton, jeżeli chodzi o pszenicę. Natomiast mamy tutaj wsparcie, że ponownie wojna nam zakłóci eksport pszenicy z Ukrainy. Mamy także te groźby ze strony Putina dotyczące użycia broni jądrowej, to jest też czynnik, który nam wpływa na rynek pszenicy. Co prawda, media rosyjskie pełne propagandy sugerują, że nie ma co, że nie będą oni strzelać bronią atomową na Ukrainę. Natomiast jeśli by zaatakowali państwo natowskie bronią atomową, no to byłoby preludium Trzeciej wojny światowej. Tak naprawdę to by rozpętało trzecią wojnę światową, tak więc myślę, że aż tak głupi Rosjanie nie są, więc raczej tutaj bym się spodziewał, że Rosjanie właśnie użyją taktycznego ładunku. Jeżeli już użyją broni jądowej, to będzie to jakiś niewielki taktyczny ładunek na Ukrainie, który też nam wywinduje oczywiście ceny pszenicy. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, ale jednak no te prognozy, te groźby są. Natomiast jeżeli chodzi o prognozy argentyńskie, spadek produkcji pszenicy o ponad 20, o prawie 22%, do 17,5 miliona ton jest w tym momencie na tapecie, co też jest czynnikiem pełzestowym dla cen pszenicy, ze względu na to, że będzie więcej pszenicy potrzebnych na eksport z USA, a nie z Argentyny. Tak więc, i też oczywiście, jutrzejszy raport będzie miał bardzo duże znaczenie dla tego właśnie rynku, i myślę, że dlatego w tym temacie sobie pozostaniemy. Na rynku kakao potężne odbicie po dużym, dużym, szybkim spadku, gwałtowne wyciągnięcie w cen ze względu na to, że są doniesienia o kolejnych ulewnych deszczach, które doprowadzają do fali czajnych strąków, jeżeli chodzi o kakao, czyli zmniejszają nam podaż surowca na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Kilka plantacji, co prawda, dopiero zgłosiło te informacje, natomiast raczej musimy mieć je na uwadze, że będzie więcej tych informacji niż mniej, bo te deszcze tam wciąż w tym tygodniu padały, tak? Więc w przypadku kakao, raczej powinniśmy liczyć tutaj na jakieś większe odbicie, być może do 2400, raczej nie do 2500, ale do 2400 spokojnie. Powinniśmy jeszcze o te 100 dolarów na tonie w amerykańskim kontakcie dojść, tak? Pamiętajcie, żeby zwracać uwagę na to jakim kontraktem macie u swojego brokera ze względu na to, że możecie mieć kontakt denominowany w funtach brytyjskich i wtedy oczywiście wycena będzie, będzie inna. Z kolei na rynku kawy, świat się zatrzymał. Nie mam żadnych informacji na temat kawy. Tutaj jeszcze nie pojawiały się żadne newsy, tak więc na siłę nic nie będziemy wymyślać. Te ceny nam się zatrzymały. Zobaczcie, że też jest bardzo wąski zakres. Mamy bardzo solidne wsparcie na tym 61,8 zniesieniu i podlecieliśmy po 220. I jesteśmy tak naprawdę w konsolidacji w przedziale od 200. 13 do 224, tak, czyli 11 centów od 13 września. Dość długa konsolidacja, całkiem spora, w, z, w większości z, przy dolnym ograniczeniu, tak, z dwoma atakami na górne ograniczenie, tak, więc no tutaj powiem szczerze, ten rynek raczej powinien zareagować prospadkowo, również recesja nam powinna troszkę obniżyć konsumpcję tej kawy. E, silny dolar tutaj, e, też nie powinien mieć jakiegoś pozytywnego wpływu, ale w tej chwili, no po prostu, jak widać, te ceny nam się zatrzymały. Rynek na coś czeka, nie wiemy na co rynek czeka, więc też pozostaje nam czekać, niż podawać jakiekolwiek informacje i szukać na siłę pozycji, która może okazać się błędna tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu nie mamy żadnych informacji z rynku kawy w tej chwili. Na rynku cukru wciąż jest oczekiwanie na decyzję Indii co do kwot eksportowych. Jeszcze ich nie podano, tak więc tutaj przemysł będzie naciskał, aby w odpowiednim czasie przyznać pełne 8 milionów ton. Nie wiem, czy pójdą one na zasadzie takiej pełnej dobrowolności na eksport, czy też nie. Zobaczymy. Chujagan i Jan raczej nie wpłynie nam na trzcinę cukrową. Według tutaj różnych źródeł uprawy trzciny cukrowej w USA. Raczej się uginają pod wiatrem niż są łamane. Tak więc tutaj nie jest tak źle pod tym względem dla tego właśnie rynku, który też zobaczcie, że wszedł nam w konsolidację wynoszącą 0,3 centa, trwającą już 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dni, prawie 7 sesji, czyli ponad tydzień. Mamy tą konsolidację, tak? Pierwsza świeczka była tutaj 21. I później zobaczcie 1, 2, 3, 4, 5, 6. I to jest siódma świeczka, tak, czyli razem mamy tutaj siedem świeczek, które tkwią w tym samym przedziale, jeżeli chodzi o korpusy wynoszącym 30 centa. Więc tutaj też nie ma co specjalnie kombinować, tak. Co prawda globalnie prognozuje się nadwyżkę cukru na sezon 22-23, natomiast początek tego sezonu, czyli teraz będzie nam początek czyli teraz od 1 października będzie ograniczony jeżeli chodzi o dostępność cukru co może nam wywoływać utrzymanie czy też nawet jeszcze jakieś tam drobne wzrosty cen ale jak spojrzycie słuchajcie no to zwróćcie uwagę że od 17.7 tkwimy od początku od pierwszego tygodnia sierpnia tak ze szczytem 18.7 więc tutaj też mamy jednocentową konsolidację która trwa nam już półtora miesiąca, tak więc też tutaj ten rynek czeka po prostu na informacje, które będzie mógł w jakiś tam sposób wykorzystać. To o czym na pewno jeszcze dzisiaj trzeba by wspomnieć, to rynek złota, który nam troszkę odbił, ale to też wynika bardziej z osłabienia, chwilowego osłabienia dolara. No wiadomo, że po tak silnych wzrostach ten dolar też musiał w którymś momencie zacząć odreagowywać i dlatego nie dziwmy się, że też nastąpiło pewne reagowanie. Tak więc tutaj nie, nakła, nie nastawiałbym się jakoś mocno na potężne deagowanie na chwilę obecną i tak to wygląda po prostu na kontynuację trendu spadkowego. Mieliśmy to zatrzymanie na 1700. Zeszliśmy poniżej i teraz pytanie. Czy 1620 jest nam w stanie to utrzymać? Bardzo ciężko byłoby coś tutaj zasadzać w tej chwili, ponieważ no. Ta wczorajsza świeczka nie, nie determinuje, czy jest to potwierdzony dołek, czy nie. Natomiast od tego lokalnego szczytu z kwietnia, które wynosiły 2000 dolarów e, za uncję, do tego wczorajszego nam dołka wynoszącego 1613 dolarów za uncję, zobaczcie, że pierwsza korekta teoretycznie powinna nam sięgać do 1700 dolarów. Tak wygląda. To FIBO, które jest tymczasowe, ja tego nie, nie ukrywam, to jest FIBO nałożone troszkę na siłę, ponieważ no, ten dołek wcześniej nie jest nam jeszcze potwierdzony. Dla mnie muszą minąć dwie świeczki, zanim tutaj ten dołek jest potwierdzony. Więc bardziej jest to poglądowo, żeby pokazać, że faktycznie ten poziom 1700 ma w tym momencie znaczenie, więc to jest bardzo prawdopodobny poziom dołka lokalnego, natomiast czy faktycznie dojdzie do korekty 23,6%, czy też nie, to już jest oczywiście e, pytanie do uczestników rynku. E, złoto ma szansę zyskać, jeżeli faktycznie Rosja za, tym, e, sfałsz za tymi sfałszowanymi ustawionymi fn ami pójdzie dalej, będzie chciało zaanektować. Część Ukrainy to ma szansę wypchnąć złoto wyżej, natomiast raczej niedużą, ponieważ no, te części są pod kontrolą rosyjską już od lat. Nie są formalnie częścią Rosji, natomiast od tych kilku lat tam jednak ta wojna TFA mocno wspierana przez Rosję sprzętem, jak i żołnierzami. Tak? Natomiast wzrost rentowności amerykańskich obligacji skybowych jestem czynnikiem prospadkowym dla rynku złota. Aczkolwiek według Ross Neumann, niezależny analityk rynku powiedział, że złoto nie radzi sobie źle w tych warunkach rynkowych w jakich jest, więc tutaj myślę, że no coś jest na rzeczy, tak faktycznie to złoto mogłoby być jeszcze niżej. Wiadomo, zawsze mogłoby być niżej. Ale skoro nie jest, to myślę, że faktycznie może nie jest aż tak źle. Mimo, że oczywiście od spadku, od tych szczytów zeszliśmy przecież o prawie 400 dolarów, tak więc naprawdę dużo. Na sobie, że platynie i innych rzeczach nie mam specjalnie newsów. Jest trochę newsów też na stronie sercowej, info dotyczących metali przemysłowych i zachęcam do lektury. Zresztą newsów z innych tematów, zwłaszcza tutaj czy ogólnych, czy innych tego typu, też jest trochę. Ja bym jeszcze tylko wspomniał, że grupa azoty zwiększyła swój zysk, zysk w drugim kwartale o ponad 375% rok do roku, przy mniejszej o 11% sprzedaży z sektora rolnego, tak? zwłaszcza tutaj a w, w części nawozów wieloskładnikowych sprzedaż im spada o 21%, tak więc nie tylko wysokie ceny, koszty produkcji, ale też znacznie wyższa marża mają tutaj miejsce, jeżeli chodzi o rynki nawozowe, jak zresztą ze wszystkim, tak, ta marża nam bardzo mocno urosła. Dziękuję Wam bardzo serdecznie dzisiaj za uwagę, życzę spokojnego weekendu, uważamy na jutrzejszy raport dotyczący sytuacji rolnej, uważamy na wypowiedzi e, polityków, analityków związane z posiedzeniem OPEC w przyszłym tygodniu, zwłaszcza jeżeli chodzi o członków tutaj e, władz i przecieków z Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a także Rosji, bo jednak Rosja też ma dość dużo do powiedzenia w ramach OPEC. Spokojnego weekendu, udanych transakcji widzimy się oczywiście w poniedziałek. Tak więc dzięki wielkie i do zobaczenia w poniedziałek.